dawno, dawno temu, kiedy religia była podstawową wartością w życiu człowieka, to jak człowiek coś przeskrobał, to szedł do księdza, bił się w piersi, spowiadał, dorzucał coś do puszki albo bezpośrednio księdzu do ręki, dostawał rozgrzeszenie i mógł pójść w świat z nową wiarą, że teraz będzie lepszy. Wiele się na świecie zmieniło i religia już nie ma takiej mocy oczyszczającej jak kiedyś, natomiast świat wymyślił inne sposoby na oczyszczenie. I jak facet tak przeskrobie, dość mocno przeskrobie, to nie idzie do księdza, tylko idzie do swojej ukochanej, bardzo często do swojej żony, czasami do swojej ukochanej żony i wtedy mówi do niej: kochanie. I ona wtedy już wie, co ma robić. Ona mówi: no dobrze, to podyktuj. I wtedy on nie dyktuje zestawu swoich grzechów, tylko podaje 6 cyfr blika, a następnie potwierdza ze zdziwieniem, a ona mówi: no kochany, wszystko teraz drożeje, wszystko, nawet buciki potrafią zdrożeć. Ona mówi: ale aż tak? A ona mówi: kochany, to trzeba było się zachowywać jak człowiek. I on wtedy wie, że zachowania ludzkie są naprawdę cenne, a nawet drogocenne. A buciki drożeją. I dlatego, panowie, panowie, proponuję wam, żebyście zastanowili się, bo może można zmienić kolejność. Wpierw podać 6 cyfr blika, a potem nie grzeszyć. Po dobro.